Po walce z Demisem Dursa Matradę szczerze dochodziłem do siebie, czy długo. Mentalnie dochodziłem troszkę długo, tak, ale to nie było też na zasadzie tego, że po prostu byłem załamany, byłem gdzieś tutaj zdruzgotany. Na pewno byłem zdruzgotany, ponieważ zostałem, ja do tego podchodzę tak, że zostałem troszeczkę upokorzona na oczach całego świata. Moja marka tak jakby momentalnie spadła bardzo mocno w dół, natomiast no wiem, z jakim rywalem boksowałem. Wiem, że boksowałem z gościem, który jest mistrzem świata, dwóch kategorii wagowych, który jest unikany przez cały świat. W tej walce nie zaryzykowałem, mi to boli najbardziej, tak? Po prostu zostałem rozszyfrowany. Andrzej zrobił kapitalną walkę, uważam, że najlepszą walkę w całej swojej karierze. A mi ta walka kompletnie nie wyszła, tak? Na dzień dzisiejszy, my dzisiaj wychodził do Andrejda, po prostu schował się za podwójną gardę, schował łeb nisko i zrobił z tą walkę typową ulicę. Jeszcze nie walkę bokserską, tylko ulicę, tak? Myślę, żeby to było rozwiązanie. No ale tak jak mówię, gadać sobie możemy, tak? To jest, mówię, no słabe takie gadanie, że a teraz na pewno bym wygrał, bo bym zaboksował inaczej. Ciężki rywal, naprawdę, to tak się łatwo ocenia, ale nawet przeskok z Jacobsa do Andrejda był gigantyczny, tak jeśli chodzi o sam styl walki. Wód boksu był nie jest bardzo duży. Nie ciężko się domyśleć, co w tym momencie czuję. Natomiast na pewno jakaś tam euforia, ekscytacja jest, wielki głód jest, jakby troszeczkę takie, może nie to, że niepewności, znaczy może trochę niepewności, tak troszeczkę czuję się jak nowicjusz, bo zawsze boksowałem regularnie, teraz wchodzę po drugiej przerwie do ringu, ale uważam, że nie będzie to miało żadnego problemu, uważam, że to będzie na mnie zadziała na plus. Nie mogę się doczekać, tak, no mówię, ekscytacja, bo w końcu wracam do tego boksu. Ja mam nadzieję, że zaraz wrócimy do dużego boksu. Koronawirus niestety troszkę nam uszkodził życie. Trzeba boksować. Ja nie musiałem boksować, nie musiałem się godzić. Tylko prawda jest taka, że nie mam mnie w ringu 14 miesięcy. Za chwilę wypadnę z rankingu, jak już nie wypadłem. A więc trzeba stracić walkę, trzeba wygrać, trzeba walczyć. Nie ma co się dostać, nie ma co robić się gwiazdora. Wiadomo, pieniądze nie te same, rywal kasa rywala nie te same, publika nie te same, świat tego nie widzi. Ale trzeba wyjść, nie będę się mazał, tylko trzeba po prostu wyjść i walczyć, zbierać doświadczenie, zbierać rundy i po prostu zrzucić taką, tak mówicie, tą taką przysłowiową rdzę. Ta walka będzie testem dla mnie, dla Piotrka Wilczewskiego, czy dalej się rozumiemy. Jeżeli, ja wiem, że jeżeli zobaczę to, że się nie rozwijam, że jeżeli jestem w miejscu, to trenera zmienię. Natomiast na dzień dzisiejszy uważam, że zrobiliśmy kapitalną walkę z Rosado. No ten ułamek sekundy w 9 rundzie, gdzie ta moja głowa gdzieś tam powędrowanie tam, gdzie powinna. W ogóle, no też ta kontuzja ręki. Uważam, że Rosado wtedy został rozpracowany na czynniki pierwsze kapitalne przez Piotrka Wilczewskiego. I to było widać w walce, bo to była walka do jednego mordy. Ale uważam, że z Andrejdem to nawet Andrzej Gmitrów nie pomógł, a więc no zobaczymy, poczekajmy na kolejną weryfikację, wtedy będziemy podejmowali decyzję. Na dzień dzisiejszy dobrze mi się trenuje z trenerem Wilczewskim, dobrze się rozumiemy, no i pracujemy razem i wiesz, jakieś głosy z zewnątrz, że powinien zmienić trenera, na razie mnie nie interesują, tak?